Gdzie jesteśmy? A w Monachium. Co tu się dzieje? Czekamy na nasz samolot na Tenerife. Za ile będzie? Już niedługo. Kasper, co powiesz? 2-3 godzinki. Dwie godziny czekania. Dwie godziny czekania. Ile jeszcze stało? Jeszcze dwie. Dramat. Także zaczynamy nasz pierwszy dzień od popołudniowego treningu i teraz wam pokażę, jak wygląda droga na basen. Tam już chłopaki idą. Możecie ich zobaczyć, jak sobie spacerują. Zawór pisztery książek. A ja zaraz wam pokażę, jak wygląda moja trasa. Także do zobaczenia. Tak wygląda nasz cały hotel w środku. Są oczywiście dwa baseny. No ale my na nich nie trenujemy, no bo to są nieprzystosowane baseny dla nas. Tak. W 16:30 się umówiliśmy. Nie wiem, że wcześniej. No i chyba teraz jest najcięższy moment, tak? Trasy na nasz basen. Basen się znajduje o tam na górze. Jak dobrze palcem pokazuję, nie jestem pewien. I trochę jest chodzenia. Patrzcie na Kacpra. Dołączył do nas Jasiu. Co powiesz wszystkim? Jak trasa? I ile jeszcze nam zostało? Dotarliśmy. Ale teraz jest ładny widoczek. Noga ramieniona. To jest dobry widoczek. Jest okej, okay, nie? To no. Drzewko. No i baja. Dobra, piłkarze mają grać, ale nie ma. Ja się podoba ci się widok? Na który wjeżdżamy? Piąteczka. Piątek. Teraz najlepszy moment, czyli basenik. Piękny basenik. I piękny widok. Cóż to za piękny chłopak. Sam radzi, powiesz. To jestem bardzo zmęczony. Basen, dobre warunki? Ale dam z siebie wszystko i popłynę trening najlepiej. Będzie trener zadowolony. Żółwi. Ja ci kręcę. Jedziesz, Kuba. Nie wiem, czy trener w lepszej formie, czy Kuba. Cię nasmarować? Może nie posmarować. Dawaj, zrobię to. Z miłą chęcią będę smarował plecy Dominika Bujaka. Stary, za dużo tego nałoży się, nie mogę tego w dół rozsmarować. Dobra, przebrałem się i idę wykonać trening. Chłopaki już czekają, jedni już pływają. Czas wykonać trening. Jak twój trening? Normalny. Metry, metry, metry. Pływanie i tyle.